Cześć, Jacek z tej strony. Dzisiaj mam dla Was takie małe porównanie, nieobszerny test, to z góry zakładam. Małe porównanie, takie szybciutkie, 50 pod system Z, dlatego że ostatnio wyszedł Viltrox 50 1.8, na który najdłużej czekałem z tych wszystkich obiektywów Viltroxowych ostatnich. Mam też tutaj pożyczoną od Tomka, dziękuję bardzo Tomkowi. Jego link do Instagrama będzie w opisie, jeżeli możecie, to sprawdźcie go. W podziękowaniu. Od Tomka 50 1.8S, czyli tą natywną do systemu Z. Mamy też 50 1.8G przez FTZ. 1.8G, czyli ta wersja lepsza już pod lustrzanki. Wciąż 1.8. 1.8D, czyli ta starsza wersja przed G, która ma tutaj fizyczny pierścień przysłony. Mój ulubiony obiektyw, jeżeli chodzi o moje wszystkie obiektywy, jakie mam, w sensie ulubiony. Moja ulubiona 50 ze względu na jej charakter, bo daje ciekawy bokeh i troszeczkę zakręcony w odpowiednich warunkach. Fizyczny pierścień umożliwia mi freelancingowanie. Jej niewielki rozmiar, po prostu wrzucam ją zawsze do torby, jeżeli mogę, i focę. Niestety przy Z-ce muszę przez FTZ, ale jakoś tam idzie i oczywiście nie mam autofokusa, muszę ręcznie, ale do freelancingu wystarczy. Dobrze, przejdźmy może najpierw do pierwszego takiego porównania, bo tutaj Viltrox jest tym nowym dodatkiem w systemie i to są dwa główne tutaj, główne starcie, powiedzmy, tych dwóch obiektywów. 50 tej natywnej i właśnie Viltroxa. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to szczerze przyznam, że pomimo takiego trochę plastikowego uczucia 50S, podoba mi się ona bardziej od Viltroxa. Jest to na odwrót, jak było w 85. 85 1.8S Nikorowa mi się aż tak nie podoba. Ona jest, sprawia wrażenie bardziej plastikowej i jakiś taki ma dziwny kształt, bym powiedział. Taka bardzo tubiasta jest. A ta 50 jest taka właśnie fajna, bo ona się troszeczkę tak bardziej rozszerza tutaj i tak fajnie leży w ręku. Ten obiektyw mi się mega podoba, jeżeli chodzi o budowę, wagę i takie uczucie w ręku. Czuć trochę plastik, ale bardzo fajny. I tutaj Tulipan też ma te takie ząbki, które zapobiegają większym flarom. Viltrox tutaj jak zwykle jest bardziej metalowy. Niestety jest to ta konstrukcja z pierścieniem przysłony. Ja osobiście nie przepadam za tą konstrukcją, tak jak w 35, 24 i wszystkich APS-C. Wolę tę konstrukcję 85 Viltroxa. Widać, że ona jest bardziej unikatowa od tej reszty, że te są adaptowane z innych systemów. Natomiast ja osobiście tego pierścienia nie używam, dlatego mi on nie jest potrzebny, a jest on elektroniczny, także nie mogę sobie freelancingować, nie mogę sobie otworzyć przysłony, jeżeli mam odpięty obiektyw od body, a wszystko teraz w systemie Z już jest przez elektronikę, nie ma żadnego mechanicznej dźwigni, tak jak na przykład w 1.8G, taki Jinx, który możemy naciągnąć i otwiera przysłonę. Tutaj wszystko jest elektronicznie, także ten pierścień przysłony dla mnie osobiście jest zbędny, a wygląd tego obiektywu jest prawie identyczny jak 35, także może się pomylić w torbie i też wolałbym, żeby ona, ta 50 była trochę inna, także tutaj, tak jak w 85 wolałem Viltroxa od Nikora, tak tutaj ten Nikor zdecydowanie jest ciekawszy, jeżeli chodzi o budowę nawet całą. Oczywiście to, co wszystkich najbardziej interesuje, czyli Tulipan, słaby. W sensie nakręcanie Tulipana jest ciężkie, tak jak w 85, 35, 24 i innych APS-C z metalowym Tulipanem było to dużo lepiej zrobione. 50 niestety cierpi na to samo co 85, czyli dosyć ciężko się ten Tulipan wkręca, znaczy jest ok, ale ciężko się go na przykład wkręca, zwłaszcza odwróconym, jak wam do torby, także tutaj lepsze spasowanie mogłoby być. Jeżeli chodzi o pierwszy test takiej ostrości, jeżeli chodzi o budowę tych 50 lustrzankowych, nie będę tego poruszał, bo one już dawno były na rynku, ale też takie bardziej plastikowatość, tutaj 1.8D jest bardziej metalowa. One są takie fajne, małe konstrukcje, ja je uwielbiałem pod lustrzankę. W każdym razie, pierwszy test ostrości. Taki test na pudełkach, zdałem dwa pudełka po prostu po obiektywach tutaj Viltroxowych, bo one są czarny tekst na białym tle, wydrukowane w wysokiej jakości, także jak wyostrzy, to widać idealnie krawędzie. Jedno pudełko umieściłem też w rogu, żeby tutaj
Zobaczycie, jak w narożnikach wypada ostrość. Nic dziwnego, że Nikkor jest najostrzejszy w centrum. To wszystkie Nikkory ogólnie, te natywne, to są żylety. Także tutaj, mimo tego, że to jest 1.8, tak jak kiedyś, na przykład przy tych obiektywach, lepiej było kupić 1.4, bo były ostrzejsze na przykład na 1.8. Przynajmniej tak mi się wydaje, ja nigdy nie miałem 1.4, w każdym razie te 1.4 podobno były ostrzejsze. Tak, te 1.8 nowej serii, nowej linii Nikona tutaj cacy. Także tutaj w centrum kadru ostrość naprawdę żyleta. Jeżeli chodzi o Viltroxa, to jest ostry, ale tak delikatnie, jakby ciut przez mgiełkę. Jest on podobny ostrością do 1.8G w centrum kadru. Także tutaj bardziej do tego bym się skłaniał, chociaż jest ostry i jak zrobi się zdjęcie, portret na przykład, to ta ostrość spokojnie tutaj jest. W każdym razie jest ona na pewno mniejsza niż w Nikkorze, który jest prawie tam optycznie, powiedzmy, idealny w centrum kadru. No i ta 50 1.8D, ona jest taka mięciutka, ale ona zawsze była mięciutka. Poza tym daje delikatnie zielonkawy zafarb. To jest jedyny obiekt, który muszę też kalibrować z color checkerem, jeżeli robię sesję czy coś robię, no to balans bieli wychodzi troszkę inny, ale no ta jest taka najbardziej miękka, bym powiedział, w centrum kadru. Natomiast jeżeli chodzi o brzegi, to tutaj o dziwo Viltrox wypada najlepiej. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo Nikkor, ta 50 1.8S, w centrum ona jest naprawdę żyleta, tutaj nie ma nic do zarzucenia. Natomiast na rogu jest takie lekkie rozmycie. Jakby tam ta ostrość nie była taka super, a Viltrox trzyma tą ostrość lepiej w narożniku, co było dla mnie dziwne, ale tutaj też jest tak delikatnie przez mgiełkę. Nie widać takich mocnych aberracji jak na przykład w 35, ale także jest trochę lepiej skorygowane optycznie i podobno jest też, zresztą to też w sumie mogę potwierdzić, jest najostrzejszy z 24, 35, 50. 85 wydaje mi się chyba troszkę ostrzejsza, chociaż ona ma większe aberracje, że ten chyba wypada trochę najostrzej z całej serii. Chociaż 85 jest mega super też ostra. I tutaj w narożniku właśnie ten Viltrox wypada chyba najlepiej ze wszystkich. No tutaj 1.8G i chyba 50S bym bardziej do siebie porównał, jeżeli chodzi o brzegi. No a ten to jest takie cudeńko, także on sobie tam może być mięciutki. On jest taki bardziej... To ten obiektyw w ogóle kosztował kiedyś chyba 300 zł, teraz już troszkę drożej, używki. To jest jedyny obiektyw, który mam z mojego pierwszego zestawu fotograficznego, który kupiłem, aparat, kilka obiektywów. Tam to już wszystko posprzedawałem, ten jeden mi został, no bo to jest... Uwielbiam go do freelancingu i do całej zabawy. Także tutaj, jeżeli chodzi o samą ostrość, no to w centrum kadru bezapelacyjnie Nikkor, na brzegach Viltrox trochę lepiej sobie radzi, a ta 50 wciąż jest dobra, chociaż troszeczkę, nie wiem, czy ciut nie bardziej miękka od Viltroxa, no, tak przez mgiełkę powiedzmy, ale też jest bardzo spoko, także wciąż używalna. Jeżeli macie adapter FTZ, to jest to wciąż bardzo dobry obiektyw, nie musicie tego zmieniać. Drugi test, jaki wykonałem, to był test na krasnalu i takiej zaaranżowanej, beznadziejnej scence, ale niestety ratowałem się, czym mogłem, żeby w ogóle cokolwiek zrobić. To też był test do autofokusa, do którego przejdziemy później. Natomiast jeżeli chodzi o taki trochę bokę, no to powiesiłem lampki choinkowe w rogu jednego kadru, w drugim była gitara ze srebrnymi kluczami, także tam też po zbliżeniu można zobaczyć, jaki jest bokę mniej więcej. Ale chciałem zobaczyć, jak mniej więcej wyglądają właśnie kulki rozmycia takich punktowych źródeł światła. I tutaj zacznijmy od Nikkora 1.8S. Ten bokeh jest dosyć ostry, w sensie jest wyraźny, ale jest jeszcze taki w miarę wysokiej jakości. Natomiast w Viltroxie jest on ostry, ale też ostrzejszy ma środek. Jest taki bardziej charakterny, trochę dla niektórych może być brzydki, ale w odpowiednich warunkach takie bokehy się bardzo fajnie sprawdzają, jeżeli chodzi o unikatowość na zdjęciu, bo właśnie ten 1.8D, on też ma taki trochę ostrzejszy bokeh, ale ja go za to właśnie bardzo lubię. Jeżeli chciałem coś zawsze zrobić takiego normalniejszego, w sensie bardziej poprawnego, to brałem G i ten tutaj chyba ma bokeh najbardziej taki gładki, bym powiedział, bo jest mniej ostry od S-ki. I ten bokeh po prostu chyba wypada tak trochę gładziej. W każdym razie
Jeżeli coś muszę zrobić poprawnie w studio, musi być wszystko ostre, fajnie, no to zawsze w lustrzankach brałem ten obiektyw, a jeżeli chciałem pobawić się bardziej kreatywnie, to brałem ten obiektyw, bardziej taki artystyczny efekt mi dawał. I tu myślę, że będzie właśnie taka różnica między tym Viltroxem a Nikorem, że ten Viltrox będzie dawał trochę inny, trochę bardziej interesujący obrazek w rozmyciu, chociaż ja nie mogłem tego jeszcze przetestować, bo po prostu nie miałem żadnej sesji z użyciem Viltroxa takiej, żeby rzeczywiście to tło jakoś wyciągnąć fajnie. Marcin Czorny, nasz internetowy znawca kolorów, on bardzo fajne zdjęcia miał na sonaczowej wersji tego obiektywu, także miejmy nadzieję, że to charakterystyka tego obiektywu zostanie przy też Nikonowej wersji. W każdym razie tutaj też testowałem taki bokeh, w sensie rozmywałem sobie maksymalnie obiektyw, w sensie ostrzyłem na najbliższą możliwą odległość, przez co chciałem jak najbardziej rozmyć kulki, właśnie światło, żeby były kulki bokehu. I tutaj niestety Viltrox poległ na tym, że ma większą odległość ostrzenia niż pozostałe trzy obiektywy. Przez co jak przekręciłem maksymalnie obiektyw, to pierścień ostrości, to te kulki bokehu były dużo mniejsze niż tutaj u konkurencji, bym powiedział. Także możemy zobaczyć, jakie one są, ale dużo większe wypadają na przykład w tych trzech obiektywach, bo one mają mniejszą odległość ostrzenia, także mogę bardziej przekręcić ten pierścień ostrości. I tutaj, jeżeli chodzi o takie perfidne rozmazanie na 1.8, to wszędzie pojawiają się takie kocie oczy, czyli trochę na brzegu takie zagięcie tego, tych kulek bokehu, te w Viltroxie chyba najbardziej i w 1.8D. Natomiast przy przymknięciu tutaj już się bardziej te kuleczki zaokrąglają. W Viltroxie widać już trochę kanciatość kulki na 2.8. W Nikorze chyba tutaj najmniej i w 1.8G też. A w D, no to tam już przy 2.8 tam już są, tam jest po prostu, ile tu jest tych, musiałbym policzyć, ale tam już są same kąty. Tam już są same kąty 1.8 i 2.0 jeszcze jest fajnie, ale na 2.8 tu już są same kąty. W każdym razie, jeżeli chodzi o jakość bokehu, to tak jak powiedziałem, Nikor ma taki najostrzejszy i taki kompromis między tymi dwoma, bo ten jest mega ostry i taki w środku wyraźny, w sensie może to komuś przeszkadzać. Ten jest najgładszy, ale on jest też trochę bardziej miękki, a Nikor ma coś pomiędzy tymi dwoma, czyli jest ostry, trochę charakterny, ale nie aż tak mocny w środku jak Viltrox, także to też zależy, kto co lubi. Nie wiem czemu, ale bardzo dużo słyszałem właśnie o tym obiektywie w internecie, w sensie czytałem komentarze, jak się pojawił Viltrox i pada zawsze dyskusja, jak on się ma do tego obiektywu, że on jest mało ciekawy, jeżeli chodzi o rozmycie tła. I tak samo Tomek, który mi pożyczył ten obiektyw, powiedział mi, napisał mi, że zbytnio jakoś tam charakterny on nie jest. On jest mega ostry, szybki, wszystko jest cacy, tylko że po prostu nie daje żadnego wow, jeżeli chodzi o rozmycie tła. Ja osobiście bardzo lubię też właśnie tą 1.8D przez to, że ona daje takie większe wow, daje coś artystycznego, jeżeli chodzi o rozmycie tła, a tę 50 mam po to, żeby po prostu robić poprawne zdjęcia na tej ogniskowej. I wydaje mi się, że w ogóle 50 to jest taka ogniskowa, na którą możemy sobie pozwolić, żeby mieć kilka sztuk w torbie najczęściej i tak chyba, chociaż niektórzy są mega fanami 35, ale nie wiem czemu, ale tak 50 może przez to, że są tańsze. Zawsze, często się spotkam z tym, że ludzie po prostu mają kilka 50. Ja sam mam te dwie i tutaj też prawdopodobnie zostanie u mnie też Viltrox, także będę miał trzecią, bo potrzebuję czegoś natywnego do Nikona, bo niestety, ale praca przez FTZ jest tragedią przez chociażby tę stopkę, ale też niestety przez to, że ten obiektyw mi się tak nie spisuje dobrze jak na przykład ten natywnie, także to tyle, jeżeli chodzi powiedzmy o ten test kuleczek. Te zdjęcia wszystkie ja Wam zostawię. Tutaj też minus taki, że z Viltroxem nie trafiłem w krasnala z ostrością przy żadnej przysłonie, w sensie takim, że miałem duże pole autofokusu wybrane i celowałem tak mniej więcej na czapkę i tak jak te dwa bez problemu trafiły, tym ustawiłem ostrość ręcznie, czyli jest idealnie. Tak ten niestety na dużym polu autofokusu nie trafił. Mogłem wybrać chyba inne pole, ale to dopiero zobaczyłem przy dużych plikach.
na wyświetlaczu tego nie mogłem aż tak dobrze ocenić. W każdym razie jak robiłem zdjęcie synowi portrecik, to między tymi trzema obiektywami, tym manualnym nie, wszystkie znalazły oko bez problemu i wszystkie bez problemu wyostrzyły i trafiły ze śledzeniem ciągłym, też z wykrywaniem oka. Także tutaj nie było problemu, po prostu z tym krasnalem ten sobie postanowił nie trafić tak jakbym chciał. Drugi test, kolejny test jaki zrobiłem, jeżeli chodzi o porównanie tych obiektywów, to był test autofokusu, szybkości autofokusa na takiej scence, gdzie miałem pierwszy plan, jakiś środkowy plan i tylny plan, tło. I tutaj rozstawiłem po prostu rzeczy po studio w różnej odległości i ostrzyłem pomiędzy tymi rzeczami. I pierwszy test, jaki robiłem, to był test autofokusu na trybie fotografowania. Po prostu dotykałem na live view długopisem z tą czujką punkty, które chcę, żeby wyostrzył, i ostrzyłem po prostu między nimi, między bliskim kadrem, dalekim. I teraz tak, Viltrox, bardzo fajnie sobie robi. Ogólnie pierwsze wyostrzenie z bliskiego planu na tylni było takie troszeczkę dłuższe, ale później każde kliknięcie raczej było bardzo responsywne i mega szybkie. Tutaj muszę pochwalić, bo jest bardzo fajny, płynny autofokus i sprawny, szybki. Drugi był, znaczy w sumie pierwszy był Nikkor, ale teraz przedstawię go jako drugi. On był chyba najszybszy z tych wszystkich, chociaż najszybciej ostrzył między tłem a drugim planem, w sensie na mniejsze odległości. I to, co zauważyłem w nim, to niestety, ale przy przeostrzaniu z bliskiego planu na środkowy, za każdym razem było takie przeostrzenie, pompowanie. Tak jakby to był, nie wiem, Panasonic na wykrywaniu kontrastu. Za każdym razem, jak przełączałem z czapki na krasnala, to było takie przepompowanie delikatne na krasnalu. Dziwne to było, bo tak jakby najpierw wykrył tło, a później krasnala, a celowałem na pewno w tego krasnala. I też na, jak z tylnego planu na przedni, na czapkę ostrzyłem, to też wydaje mi się, że najbardziej przepompowywał na logo mojej czapki. Także pomimo tego, że on jest mega celny, szybki i super ostry, to praca autofokusa jest jakaś taka dziwna przez to przepompowywanie, chociaż to też w bezlustrach jest po prostu potwierdzaniem ostrości. Czyli na początku prawdopodobnie działa ostrzenie fazowe, a później jest doostrzenie kontrastem, potwierdzenie kontrastu. W Viltroxie to działało bardziej płynnie, te przejścia były takie w punkt, ale może przez to też, że nie ma tego potwierdzenia kontrastu, co może być jakimś ukrytym algorytmem tutaj właśnie Nikkora, który nie jest dostępny dla Viltroxa, a musieli sami sobie złamać jakiś algorytm. Przez to może też na przykład nie trafiłem w krasnala, że nie było tego takiego co do po prostu piksela potwierdzenia tego ostrości. Także kto wie, może to być problem po prostu szkieł innych firm niż Nikkorowy, bo dopóki Nikkor nie udostępni algorytmów, ale niestety Viltrox póki co jest jedynym producentem, niestety i na szczęście, który w ogóle coś robi pod Nikkora. Jeżeli chodzi o 5018G, to ona bardzo szybko i sprawnie przeostrza. Ona tak jakby najszybciej przeostrza, w sensie jak pykniemy ją do działania, to ona momentalnie rusza. I to samo jest przy wideo, ale o tym będzie zaraz. I właśnie tak mega sprawnie i fajnie działa, ale też chyba nie ma aż tak dobrego potwierdzenia ostrości jak ten 1.8S. Także z tym też miałem nieraz problemy takie, że przy śledzeniu oka te zdjęcia nie były takie super ostre. Także tutaj z tym się spotkałem niestety przy tym obiektywie. Tego już później nie testowałem, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, bo w sumie nie chciałem, bo to nie ma autofokusu. W każdym razie drugi test, jaki zrobiłem, to był jeszcze na wideo, bo przy wideo autofokus działa troszkę inaczej niż przy zdjęciach, na pewno trochę wolniej, chociaż niekoniecznie, o tym zaraz. To znowu zacznę może od Viltroxa, bo tutaj tak zacząłem przy autofokusie do zdjęć i mam go pod ręką. Bardzo sprawnie i też powiedzmy, że bardziej w punkt, czego właśnie nie mogę powiedzieć o tym Nikkorze, bo przy przełączaniu punktów tak jakby też było bardziej takie przepompowywane. Jeżeli chodzi o śledzenie, bo to może negatywnie postawić tego Nikkora tutaj względem Viltroxa, ale to jest tylko przypadek, kiedy my
pukniemy punkt autofokusu i on po prostu musi nam przejść z jednego punktu na drugi. Tak? No to może tutaj płynniej, gdybyśmy chcieli tak zwany zrobić focus pulling, ale automatycznie przez puknięcie, no to Viltrox tutaj wypadnie może troszkę lepiej, bo jest troszkę płynniejszy od punktu do punktu i się zatrzymuje, a Nikkor potrafi czasem właśnie przepompować delikatnie już na końcu, potwierdzając ostrość. Także to można mieć na uwadze, ale przy ciągłym autofokusie nie zauważyłem problemów tutaj ostrzenia i bardzo płynnie obydwa te obiektywy działają i śledzą, także Nikkor na pewno będzie troszeczkę szybszy, bo po prostu natywnie wspiera. Jeżeli chodzi o G, to on jest tutaj w ogóle tak samo jak w 85-kach jakimś ewenementem, ale to mi się wydaje, że jest po prostu przez to, że jest adaptowany. Tutaj jak się puknie, to od razu leci ten autofokus, a te dwa mają bardziej taki jakby gładszy do filmu autofokus, że jak pukniemy, zrobimy ten focus pulling, to on troszeczkę gładziej przeostrza i jest to bardziej takie kinowe, a ten to po prostu jedzie, jakby chciał robić zdjęcie, czyli od razu bardzo szybko przeostrza, przez co też daje wrażenie, że jest szybszy w trybie filmowania, jeżeli chodzi o ostrość, ale no. Kto co lubi. Zrobiłem jeszcze taki test jak focus breathing, dlatego że jeżeli mówimy już o filmowaniu, to jest dosyć ważny aspekt, może nie dla niektórych, ale filmowcy zawsze na to patrzą i te szkła filmowe są mega dobrze skorygowane. Focus breathing, czyli jak bardzo obraz, powiedzmy, wydaje się, że jest zoomowany przy przekręcaniu pierścienia ostrości. I tutaj, jeżeli chodzi o Nikkora, bo zacznę teraz od tego, on jest bardzo dobrze skorygowany. Oczywiście, znaczy rozstawiłem na tej scence, co robiłem testy ostrości z krasnalem, rozstawiłem jeszcze dwa statywy po bokach, żeby one zaznaczały mniej więcej brzegi kadru i ten obiektyw prawie nie ruszał tych statywów, w sensie one były w tym samym miejscu, tylko się rozmazywały, dlatego mogą sprawiać wrażenie, że one się trochę ruszają, ale kadr praktycznie nie zmienia swojego, powiedzmy, pola pokrycia widoku, dlatego on jest mega dobrze skorygowany, jeżeli o to chodzi, optycznie i w ogóle jeżeli chodzi o takie skorygowanie. Nikkor tutaj z tych wszystkich, ten 1.8S jest najlepszy. Jeżeli chodzi o Viltroxa, to widać focus breathing, także do filmowania przy mocnym przeostrzaniu przód-tył może być to widoczne, przy tam jakimś śledzeniu czy takich bardziej estetycznych kadrach to nie wpływa na to, natomiast widać tutaj focus breathing i jest on większy, ale nie tak duży jak w tych dwóch szkiełkach. No te jak się przekręci, no to już leci, nie? Ten kadr wygląda tak, jakby po prostu ktoś zooma wrzucał, co jest po prostu zgubne, dlatego że przy dużym focus breathingu po prostu jest ten problem, że jeżeli jesteśmy bardzo blisko, to on przybliży bardziej nam tak jakby ten kadr, a jak jesteśmy mega daleko, to jakby mamy takie większe, szersze pole widzenia, co jest po prostu dziwne, ale taki delikatny zoom tam wchodzi w grę. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie porównanie, bo tak jak wspomniałem, nie mogłem zrobić nimi sesji jeszcze. Tym obiektywem zrobiłem jedną sesję dzieciakom. Dzisiaj w studio i spisał się genialnie, poza jednym przypadkiem, kiedy Olek przed twarzą machał sobie ręką i pomimo tego, że aparat widział, w sensie wykrywał oko, pokazywał oko i miałem ciągły autofokus, to chyba tutaj nastąpiło to przeostrzenie, przepompowanie, bo po prostu zdjęcie się stało nagle nieostre. Pomimo tego, że było na f8, nie wyostrzyło ani na rękę, ani na oko, tylko po prostu przepompowało. Próbował znaleźć ten obiektyw ostrość, ale w innych przypadkach, kiedy ta ręka była przed twarzą, no to po prostu wyostrzył na rękę. Ale nie mogę złego słowa powiedzieć na temat tego obiektywu, bo naprawdę świetnie się nim pracowało. Teraz najważniejsze pytanie, co wybrać, tak? Co wybrać, bo to jest chyba główne pytanie, jeżeli chodzi o tego typu porównania. I tak jak z 85 miałem ten dylemat, że jakoś mi ta 85 Viltroxa lepiej się działa, jeżeli chodzi o trzymanie w ręku i wszystko, i była dużo tańsza. Tak tutaj mam mieszane uczucia co do Viltroxa, bo pomimo tego, że jest metalowy i sprawia wrażenie trochę lepiej wykonanego, tak ta 50 super leży w dłoni i właśnie mi się podoba to, że to nie jest już taka tuba, tylko
tutaj jest super profil, taki trochę wypukły tego obiektywu na pierścieniu ostrości i on bardzo fajnie leży. I cenowo one się tak bardzo ze sobą od siebie nie różnią, dlatego że Viltrox jest w cenie 1999 zł nowy, a Nikkor 2499 bodajże. W każdym razie około 2500 i około 2000, gdzie jeżeli nam zależy na jakości optycznej, to wybierając raczej nie będziemy się zastanawiać i pójdziemy w oryginalne szkło i przy takiej, powiedzmy, niewielkiej różnicy ceny raczej bym się skłaniał ku Nikkorowi. Natomiast Viltrox wydaje mi się, że będzie bardziej charakternym szkłem, co na przykład pokazują zdjęcia właśnie Marcina te z Sonego. Tam jest taki fajniejszy charakter, ale może być ciężko uzasadnić kupowanie takiego szkła właśnie w tej cenie niestety. Także tutaj Viltrox będzie miał ciężką drogę, żeby się przebić. Po prostu jeżeli ktoś jest fanem Viltroxa i będzie miał więcej tych szkieł i będzie chciał kupić, to sobie kupi. Ale wydaje mi się, że używka 50 1.8S, które chodzi taniej niż nowy Viltrox, będzie bardziej kusiła wielu użytkowników. Także tu niestety Viltrox ma ciężką drogę, jeżeli chodzi o wybór wśród 50. W 85 jest ten wybór łatwiejszy, w 35 również, ale niestety ta 50 musiała dowalić ceną. Natomiast to, co chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, to ostatnio właśnie jak wyszła 50, na grupie Fototechniki pojawił się post o taki mały roadmap szkieł, które Viltrox ma zamiar wypuścić. Że jeżeli 50 tutaj troszeczkę może polec, jeżeli chodzi o wybór i porównania w tej całej tutaj gamie obiektywów, tak niektóre inne obiektywy mogą być mega ciekawe i warto śledzić, co się będzie działo u Viltroxa, dlatego że producent pokazał właśnie taką roadmapę kilku bardzo ciekawych obiektywów. Na szerokim kącie niektóre 1.8, te co nie są podane przysłony, prawdopodobnie mogą być 1.4, też do pełnych klatek, już nie tylko 1.4 na APS-C, chociaż na 1.4 na APS-C też będą szersze kąty, tam chyba 16 mm bodajże 1.4. W każdym razie to, co będzie ciekawe, to obiektyw o ogniskowej 55 mm, który nie ma podanej przysłony i bardzo prawdopodobne, że będzie to właśnie szkło 1.4, 55 mm 1.4, także coś ciekawego, coś innego. Będzie też 135, to jest mega ciekawe, tam nie ma podanej przysłony, wątpię, żeby to było 1.4, bo tak jak nie podawane są przysłony, tak można wnioskować, że to jest na przykład 55 1.4. przy 135 1.4 wątpię, bo nawet Sigma nie ma 1.4, a oni zawsze walą otwarte, znaczy jasne obiektywy. Wydaje mi się, że to może być 1.8 też nie, wydaje mi się, że 2.0, ale 135 2.0 były już na rynku i się bardzo dobrze sprawdziły, natomiast to, co mnie mega interesuje, to też 105 makro, zapewne będzie 2.8, także mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze skorygowana optycznie, że będzie dobra właśnie do makro. Także to by było na tyle. To był taki króciutki, nawet nie test, co szybkie porównanie. Tak jak wspomniałem, tym obiektywem nie nabawiłem się, tym nie miałem za dużo czasu, żeby się pobawić. Te uwielbiam. Ciężki wybór. Dla większości jednak chyba Nikkor będzie lepszym wyborem, jeżeli chodzi o po prostu pracę z Z-kami, bo jest po prostu lepszy optycznie. Także Viltrox będzie miał ciężką drogę, będzie ciężko go tutaj jakoś polecić. Mam nadzieję, że będzie charakterny. Mam nadzieję, że się sprawi tak jak w Sonym. Także nic, tylko po prostu fotografować i mam nadzieję, że zrobię nim fajne kadry, żeby móc Wam je pokazać. To było tyle. Dzięki bardzo. Link do zdjęć porównawczych jest w opisie, także sobie obczajcie.